A jest! Headshot! Debugging. Cholera, nie działa. No dobra, oficjalnie gra jest zjebana. Panie i panowie, zwoł mnie Żuki, witam w Just Shoot. Tylko strzelaj w darmowym Unrealu Tournament. Spytacie, co takiego jest płatnego w Unreal Tournamencie, że mam w ogóle z tego skorzystać. Cóż, są inne mapy, jest troszeczkę inna gra, ale charakter jest bardzo podobny, zresztą zaraz sekundę zobaczycie. W opcjach jest absolutnie każda rozdzielczość na tej egzystencji, kupa opcji, możecie sobie wszystko ustawić. Jeżeli macie tylko trzy palce, to tutaj wszystko jest tak, jakby było w normalnej grze. Można sobie poustawiać wyłącz pokazywania FPS-ów, ponieważ to robi mój program. Nie chcę, żeby się na siebie nakładało. Uruchomię z botami, można sobie ustawić, ile ich ma być. Poziom ich trudności, niestety 50 to jest minimum. Nie wiem w ogóle, dlaczego jest ta skala w takim razie do 100. I powiedzmy, że tam 80 właśnie będzie maksymalne, będzie losowo. I jest sporo map nawet w tej chwili. Nie można sobie narzekać. Niektóre wyglądają trochę bardziej... tam jest właśnie z Mario. To sobie włączyłem, Mario War. Są takie bardziej kosmiczne, takie przypominające trochę z CS-a. Lodowe, fabryczne, pustynne. Takie osiedle brytyjskie, piekło, podziemne piekło. Gdzieś tu właśnie baza rakietowa jest bardzo fajna. Jest sporo mapek. Gra jest za darmo, tak jak powiedziałem, więc nic nie tracicie, możecie sobie grać z kumplem bez problemu. Włączę sobie Mario War, w wojny Mario. Ten obrazek był, jak ściągałem grę, dlatego mnie zainteresował. W tej chwili mam... Czy ja mam drużynę? To jest dobre pytanie. Tak jak widzicie, boty się nie opierdalają. Domyślam się, że jestem u czerwonych, tylko się domyślam. I napierdalam... Wcześniej grałem na większej mapie, to tak nie ginąłem, tyle wam powiem. O! Czeka! Jest! Jest! Jeden strzał, jeden trup! Czego zamkniłem? Nie! Już niebieski nubi się w dodatku nazywa. Ma 6 killów. O mój Boże! O, jest! Idzie mi lepiej, jak nie ginę zaraz po wystarcie. Gdzie fuck? Okej, plansza z Mario jest trudna na 11 botów. Jednak tam mógł nie być... Po coś są te opcje? Ewentualnie. O, nawet są te grzybki. Ciekawe, czy jak zbiór będę duży. I niestety nie da się rozwalać nic na scenie. To w sumie to jest Unreal, więc może dobrze. O, szybko wysunąłem się na środek listy. Muzyka jest fajna, muszę powiedzieć. Więc jeżeli macie okazję na przykład w szkole zagrać ze słuchawkami, to jest co posłuchać przynajmniej. Ale nubie. Nie, nubi. Nie, nubi nie, już nie nubi, nie jest na górze. Wow! Dobra, cały czas w ruchu i chuj ci w dupę. Szkurny raz! Jebane halo. Przysięgam na wszystko co rzucę. Miałem 7-1 killsów i śmierci. I to tylko dlatego, że się zjebałem z górki. Dobra, nie umiem w to grać, przyznaję się. Oburzony nie potrafią, a! Cię frajery. Gra. Plansza trwa domyślnie 10 minut, tam pewnie się da coś przestawić, szczerze mówiąc, to nie wiem. Termowy Unreal, nie będę narzekać. Ale nie ma misji, jeżeli to lubicie. Chociaż, szczerze mówiąc, w czasie... Właśnie lekcji informatyki, gdzie się bardzo dużo uczymy informacji, przecież to czasami ciężko jest rozegrać meczyk z misją. Wiem z doświadczenia, bo jak chcemy przerwać, to potem jest drzenie mordy, że przecież teraz jest nasza kolejna defensa, więc dlaczego przerywamy miłość nauczyciela z nakrył. Więc lepiej rozgrywać normalne mecze w szkole. W robocie też. Spróbuję inną mapę. A niech dalej będzie 11 botów. Uruchommy tą kosmiczną fajną. Tak jak widzicie, jestem zielony? Chyba jestem zielony, mimo że mam czerwoną łapę, nie kumam. Ale do mnie nie strzelają, nie strzelają. Ale są teraz trzy drużyny, okej, miło wiedzieć. Wcześniej miałem mniej botów. Jest! Jest! Motherfucking die! Greenpeace żre raz jeszcze gruz w techno-zamkowym, rakietowym zamku. Są niezamkowe zamki, tak na waszą informację. Są błyskawiczne zamki. A to już jest trudniej znaleźć przeciwnika, muszę powiedzieć. Fajnie się ślizga. Tak quake'owo trochę. A to mój! Mam nadzieję, że to mój.
Albo nie, może być, może nikt nie jest tu po mojej stronie. Zawsze parę razy zagrałem, a ciężko było mi się skumać, bo tak... Nie wiem, czy oni do mnie strzelają, biorąc pod uwagę, że tu się ginie od jednego killa, to nie wiem, czy strzelają do mnie, czy do kogoś z tyłu. Mamy tylko jeden HP, tak jak zauważyliście, 999 amunicji, więc z maksymalna ilość ludzi, którą można zabić. Czerwony mnie zabił. Po chuj są kolory, to nie wiem. A jest! Headshot! Debugging! Cholera, nie działa. No dobra, oficjalnie gra jest jebana. Panowie, to darmowy Unreal, co ja będę wam mówić, sami sobie zobaczcie, możecie sobie ściągnąć, nadal jest link. Zapraszam. Pa, pa.